Proszę bardzo. No, tak. Trasę mamy oznakowaną, ona jest oznakowana zielonym rowerem. Na drzewach? Na drzewach, na słupach są znaczki takie drogowe, także została wyznakowana przez lokalną organizację turystyczną Powiat Fińczowski w ramach wspólnego organizacji stowarzyszenia, w ramach wspólnego projektu, który realizowaliśmy 103 km trasy rowerowej Madonny Ponidzia. Łączy 4 gminy, te południowe, bez gminy niestety Kije, której nie udało się już w ramach projektu włączyć. Skąd taka nazwa Madonny Ponidzia? Nazwa Madonny i skąd się w ogóle pomysł urodził? Pomysł urodził się w momencie, na początku lat 2000 regionalna organizacja turystyczna próbowała wytyczyć na naszym terenie szlak miejsca mocy. I jednym z tych miejsc mocy tego wojewódzkiego szlaku jest klasztor na Mirowie. Stąd dzisiaj mieliśmy zacząć ten rajd. No i chyba zaczniemy, bo ludzi coraz bardziej odważniejszych przybywa. W każdym razie mieliśmy tutaj to miejsce mocy i postanowiliśmy utworzyć nowy szlak. Tutaj jest kolega Darek, który będzie przewodnikiem. Ja, Monika, w zespole wymyśliliśmy taką trasę Madonny, ponieważ u nas jest dużo kościołów związanych z miejscem mocy Matki Boskiej. No i tak się zrodziło. Trasa się rozszerzała i powstała. Udało nam się w tym roku ją oznakować, wytyczyć w terenie zielonym rowerkiem. Można ją przejechać w całości, ale to jest 103 km. Jedziemy też przez Bieszczady Pińczowskie, więc tam jest dużo pagórków. Na całej trasie mamy 1000 metrów w górę i 1000 metrów w dół. Różnice terenowe mamy. Możemy tą trasę pokonywać fragmentami. Są odcinki, które będą bardzo dobre dla wypraw rodzinnych, dla wypraw przyjaciół, dla fascynatów przyrody, miłośników kultury, poniedziańskich kapliczek. Także zapraszamy wszystkich. Na jutro zapowiadają dużo lepszą pogodę, przynajmniej słoneczną. I mamy nadzieję, że przyjedzie dużo, dużo więcej chętnych. Jutro start, o której? O start o 10 spod hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie, także serdecznie wszystkich zapraszamy. Jutro trasa którędy? Jutro trasa jest troszeczkę zmieniona w stosunku do dzisiejszej, bo chcieliśmy pokonać jak największą przestrzeń trasy. I jutro jedziemy przez Młodzawy, Byczowska Góra, Sadek, Kozubów, potem Polichno. Przejeżdżamy w kierunku góry Pawłowice, Wrociery, Szpińczów. I powrót do Żółwika. Powrót na plac PKS-u. I tam się rozstajemy ze słodką niespodzianką. No to życzę dobrej pogody. My też dziękujemy za tą pogodę i oczekujemy jej jak słodkie niespodzianki. Wszystko wskazuje na to, że rajd zostanie odwołany. Te Bieszczady Pińczowskie, inaczej Małe Bieszczady, to przepiękny lesowy obszar w linii prostej od Złotej poprzez Wolę Choroberską do Kozłowa. Cudowne tereny, przepiękne krajobrazy, deniwelacje ogromne, pagórki wręcz idealnie odwzorowane z Polski. Mimo pogarszającej się pogody, twardziele chcą jechać jednak na rajd. Prawdopodobnie decyzja jest na dzisiaj taka, że odwołany zostanie rajd. Co panowie na to? No jesteśmy, bo widzę, że jesteście gotowi na wszystko. Jesteśmy zasmuceni, ale właśnie dyskutujemy, czy aby nie podjąć wyzwania i nie ruszyć na szlak mimo tej pogody. Jednak no kilka też kilometrów, kilkanaście kilometrów może dzisiaj jednak przejedziemy na tym rowerze. Też tak mi się wydaje. No tutaj też inne głosy też są, że zdecydowanie tak i zdecydowanie nie. Tomek? Ja próbuję. My jesteśmy przygotowani na wielkie wyzwania. Dobrze, ale twardziele twierdzą, że mimo wszystko jadą. Że nie ma złej pogody, trzeba być tylko przygotowanym. Dobrze ubrany. No, jeżeli twardziele tak twierdzą, to tak się to zrobi. Mimo wszystko rajd z powodu pogody został na ten dzień odwołany. Zapraszamy jutro o 10:00 start rajdu, drugi etap
sprzed Żółwika w Pińczowie.